godziny odliczamy do spotkania ludzi sportu. Za nami bardzo ciekawy pewnie też i rok dla księdza kapelana, kapelan sportu polskiego. Jak oceni najpierw ten 2023 rok, patrząc tutaj oczywiście na naszą opolską ziemię? Uważam, że sukcesy były. Cieszę się, że już prawie gotowy jest stadion w Opolu. Ale mamy nowy rok, nowe rozdanie, nowe możliwości. Nieraz można usłyszeć, że to nie nowy rok ma być lepszy, tylko człowiek. I myślę, że marzymy też o tym, żeby te wyniki naszych sportowców, czy to drużyn, czy indywidualne, były jeszcze lepsze w tym nowym roku. Dlatego na 5 stycznia na godzinę 18 do srebrnego szczepanowickiego Betlejem, bo to jubileusz 25-lecia, wiele razy w ramach tego jubileuszu był opłatek sportowców zapoczątkowany przez naszego kapelana, prałata księdza Zygmunta Lubienieckiego, który otworzył drzwi swojego kościoła pod wezwaniem świętego Józefa w Szczepanowicach, ale i wrota tego szczepanowickiego Betlejem. Dlatego tam też chcemy się zgromadzić 5 stycznia o godzinie 18 najpierw na mszy świętej, a potem na dzieleniu się opłatkiem i spotkaniu krótkim przy stole. Zapraszam, zachęcam wszystkich, którzy kochają sport, wszystkich sportowców od C-klasy do ekstraklasy, wszystkich tych, którym naprawdę sport kojarzy się dobrze, którzy są kibicami, działaczami, sponsorami, sportowcami. Myślę, że warto modlić się o coraz to lepsze wyniki naszych drużyn, ale też warto spotkać się, stworzyć taką rodzinę sportowców opolszczyzny i jako kapelan bardzo zapraszam na to spotkanie. To, co ksiądz powiedział, niezwykle ważne w tym spotkaniu jest to, że mamy możliwość spotkania się wielu pokoleń sportowców. Ci najmłodsi często przyjeżdżają, to są ci, którzy dopiero rozpoczynają tę swoją sportową przygodę i ci, którzy są już, tak jak ksiądz Lubieniecki, weteranami tego sportu. I to jest chyba też najpiękniejsze w tym spotkaniu. Sport łączy ludzi, łączy pokolenia i dlatego warto tym sportem się zarażać, także w ramach takich spotkań. Z Panem Bogiem zawsze nam jest łatwiej, dlatego warto chwycić się na początku roku tej ręki Pana Boga, by nam pomagał osiągać sukcesy w nowym roku. Czyli cały program rozpocznie się mszą świętą, a później będzie też to takie symboliczne sportowe kolędowanie. Tak, spotkamy się w szczepanowickim Betlejem na chwilę, połamiemy się opłatkiem, a potem także przy stole będzie chwila, by porozmawiać, by życzyć sobie tego, co najlepsze w nowym roku.